Ksiądz znany z działalności internetowej postanowił zabrać głos na bardzo newralgiczny temat. Przekazał, ile dzieci powinni mieć wierni. Internauci nie kryją oburzenia, nie wierzą, że kapłan zdecydował się na tak kontrowersyjne wyznanie. W mediach społecznościowych rozpętała się ogromna burza. Ksiądz zabrał głos na temat tego, ile dzieci, jego zdaniem, powinno pojawić się w katolickiej rodzinie. Internauci nie kryją oburzenia, uważają, że duchowny posunął się zdecydowanie za daleko. Trudno nie przyznać im racji. Argumenty kapłana są powalające. Ksiądz Roman Kneblewski uczy, ile dzieci powinni mieć katolicy. Ksiądz Roman Kneblewski zasłynął w mediach z kontrowersyjnych tez i poglądów. Duchowny kwestionował m.in. zasadność wytycznych epidemiologicznych, które obowiązują w dobie pandemii koronawirusa. Kochani, nie zawiedliście. Nie daliście się ogłupić, zastraszyć, nie poddaliście się psychozie i nie popadliście w histerię. Jak zwykle licznie i po katolicku przyjęliście Komunię Świętą. Jestem z was dumny, pisał wówczas na swoim profilu w mediach społecznościowych. Ksiądz nie szczędził krytyki także w stronę muzułmanów Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest również zagorzałym fanem narodowców. W 2017 roku biskup Jan Tyrawa zdecydował się na zakazanie emerytowanemu duchownemu publicznych wypowiedzi na tematy polityczne. Nie skłoniło to Romana Kneblewskiego do zrezygnowania z działalności w mediach internetowych. Ostatnio kontrowersyjny kapłan zdecydował się na przeprowadzenie wykładu dotyczącego rodziny. Ku zbulwersowaniu internautów, ksiądz postanowił doradzić Polakom, ile dzieci powinni posiadać, redefiniując jednocześnie pojęcie rodziny wielodzietnej. Według niego trójka maluchów to absolutne minimum, poniżej którego nie powinna schodzić żadna katolicka rodzina. Okazuje się, że dopiero trzecie dziecko danej pary może realnie przysłużyć się społeczeństwu. Pierwsza dwójka, według duchownego, zapełnia tylko lukę społeczną. 2, 3. Dwoje dzieci nie spełnia minimum socjalnego. Jeżeli małżonkowie mogą mieć dzieci, powinni mieć ich przynajmniej troje, dwoje to reprodukcja prosta, za siebie, a trzecie dla wypełnienia luki po zgonach, za fizycznie niepłodnych i za takich, jak ja, stwierdził ksiądz. Roman Kneblewski zaznaczył, że rodzina, która zdecydowała się na trójkę pociech, nie jest rodziną wielodzietną. Udostępnił zdjęcie, które sugeruje, co kryje się pod tą definicją. Widzimy na nim parę Australijczyków, państwa Bonel, którzy doczekali się aż szesnastki pociech. Zgadzacie się z tym, co powiedział kontrowersyjny ksiądz? Źródło: o2.pl.